Zapraszam na kurs maturalny www.piotrciupak.pl. Rzucamy dwa razy symetryczną sześcienną kostkę do gry. Prawdopodobieństwo otrzymania sumy oczek równej 3 wynosi. Zobaczmy, rzucając dwa razy symetryczną sześcienną kostkę do gry, co może nam wypaść? No może nam za pierwszym razem wypaść jedynka, za drugim też może być jedynka. Za pierwszym może wypaść jedynka, za drugim dwójka, za pierwszym jedynka, za drugim trójka i tak dalej. Jedynka czwórka, jedynka piątka, jedynka szóstka. Za pierwszym razem może wypaść mi dwójka, za drugim jedynka. Dwójka, 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 trójka, dwójka, czwórka, dwójka, piątka, dwójka, szóstka. Widzimy jak mniej więcej, jaki jest schemat powstawania kolejnych zdarzeń, prawda? No to ja już uzupełnię całą tutaj tabelę. Cała tabela wygląda w ten sposób. Mamy 6 kolumn. W każdej kolumnie jest 6 wierszy, czyli 6 razy 6, 36. Takie prawdopodobieństwa najłatwiej liczyć z klasycznego prawdopodobieństwa, czyli prawdopodobieństwa. Czyli prawdopodobieństwo zdarzenia A to jest moc A przez moc omegi. Moc A przez moc omegi, gdzie A, moc A to jest liczba zdarzeń sprzyjających, natomiast moc omegi to jest liczba wszystkich zdarzeń. No to omegę ja już znam, bo wszystkich zdarzeń, no to tutaj mamy wszystkie zdarzenia wypisane, takich zdarzeń jest 36, natomiast ile wynosi zbiór zdarzeń sprzyjających? No to zobaczmy, co jest zdarzeniem sprzyjającym. I to jest zapisane w tym miejscu, suma oczek równa 3. Zdarzenia sprzyjające to takie, gdzie suma oczek jest równa 3, no to sobie zaznaczmy tam, gdzie suma oczek jest równa 3. 1 plus 2 daje nam 3 oczywiście, no i 2 plus 1 daje nam 3. Zobacz, 1 plus 3 to 4 odpada. Nigdzie indziej w tej tabeli nie ma takiego zdarzenia, gdzie suma oczek jest równa 3. Tutaj byłaby suma równa 4, tutaj byłaby równa 5, tutaj byłaby równa 6 i tak dalej, i tak dalej. Są tylko dwa zdarzenia sprzyjające. Czyli mamy 2/36, czyli 1/18. 1/18 i poszukajmy takiej odpowiedzi. Odpowiedź D.